Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Gościem programu jest dziś Stanisław Huskowski, radny sejmiku z Nowoczesnej Plus. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie radny, jak Pan przyjął informację o ukaraniu przez Watykan kardynała Henryka Gulbinowicza? No, myślę, że niczym oryginalnym tutaj nie zabłysnę. Przyjąłem to niebywałym zaskoczeniem. Ze zmartwieniem, no po prostu wstrząsnęło mną to. Wstrząsnęło. To naprawdę straszna wiadomość dla mnie, dla człowieka, który jednak dosyć znam kardynała Gulbinowicza, bardzo go ceniłem, lubię. I taka wiadomość. No właśnie, czy ten komunikat zmienił Pana postrzeganie kardynała? No trudno powiedzieć, żebym powiedział, że nie. W sposób oczywisty zmienił moje postrzeganie. Co więcej, ja absolutnie ufam, że tak powiem, mądrości tej komisji kościelnej, która zdecydowała się na kary wobec kardynała, bo w jakiś sposób przyjęła do wiadomości, czy udowodniła winę kardynała i postanowiła go częściowo zdegradować. Natomiast moje postrzeganie tak, dlatego, bo ja miałem kardynała za człowieka niebywale nieposzlakowanego, wspaniałego, bohaterskiego człowieka, księdza, biskupa, kardynała. Mm-hmm. Po Pana wpisach też internetowych można odnieść wrażenie, że Pan broni jednak kardynała. Wie Pan, to ja właśnie... Tak, przed niektórymi sprawami bronię, przed innymi mówię, że nie wiem. Bronię przed tym, kiedy mu duża, ogromna część internetu zarzuca pedofilię i kiedy duża część internetu, choć mniejsza, zarzuca mu esbeckie kontakty. Natomiast przyjmuję ze smutkiem do wiadomości jego, to co znalazło się w komunikacie watykańskim, jego kontakty homoseksualne i czyny molestowania homoseksualnego. Cokolwiek komunikat był dość lakoniczny. Aczkolwiek właśnie watykańska gazeta L'Osservatore Romano podała te trzy powody. Molestowanie, czyny homoseksualne i współpraca z SB. Tak od końca rzecz biorąc, współpraca z SB, ja uważam, że to jest skandaliczne. To, że mu są ludzie, którzy mu zarzucają kontakty z SB, które, jak rozumiem, same kontakty z SB ja też miałem. Mhm. Byłem wielokrotnie przesłuchiwany przez SB, więc w tym sensie miałem. Więc natomiast, żeby z tych relacji, które kardynał miał z SB, żeby wyciągać wniosek, że one były niedopuszczalne i żeby należy mu się za to jakaś kara. Tym bardziej kościelna, to mnie tak trochę dziwi, no ale okej. Więc natomiast jeśli chodzi o molestowanie i czyny homoseksualne, choć dla mnie, powiedziałbym, są czymś wstrząsającym, okropnym i powiedziałbym obrzydliwym w wydaniu księdza, tym bardziej biskupa czy kardynała. Dlatego, bo co prawda natury się nie oszuka, można być księdzem homoseksualistą, ale już czyny i molestowanie homoseksualne udowodnione no, nie licują. Więc ja nie bronię kardynała, że jest w tej chwili po tym komunikacie, nie bronię go, że jest moralny w pełni i czystym, tylko bronię przed zarzutami, które moim zdaniem są absurdalne, czyli przed zarzutem o współpracę z SB, która wymaga kary, oraz o czyny pedofilskie, które byłyby dramatyczne, gdyby takie udowodniono kardynałowi, gdyby takie wykazano w ogóle, ale ich nie wykazano i nie udowodniono. Mhm. Tego tak naprawdę nie wiemy, nie znamy konkretów. Czy Pana zdaniem właśnie powinniśmy poznać konkretne powody, dla których kardynał został ukarany przez Stolicę Apostolską? Znaczy, w sposób oczywisty uważam, że dobrze by było, żebyśmy poznali, ale ja z drugiej strony mówię, nie, czy powinniśmy. No, Watykan zrobi to, co uzna za właściwe. To nie jest organ państwowy, nie jest organ publiczny, nie jest organ cywilny, jasne, prawda? Uzna, co będzie uważał, prawda?
Mnie się wydaje, że należy się nam, w szczególności ludziom w Polsce żyjącym, w szczególności na Dolnym Śląsku, a w szczególności ludziom związanym z Kościołem, taka wiedza. 20 listopada Rada Miejska Wrocławia będzie debatować, głosować nad odebraniem kardynałowi honorowego tytułu obywatela Wrocławia. Później takim wnioskiem zajmie się także Sejmik Dolnośląski. Pana zdaniem kardynał powinien stracić te tytuły? Sprawa jest przesądzona, czy jednak będzie pan przekonywał kolegów do innej decyzji w tej sprawie? I to ma właśnie, tutaj akurat rzeczywiście się różnię mocno od niestety większości tych głosów, które publicznie zabierają, wypowiadają się, jeśli chodzi o radnych czy kluby radnych, ponieważ ja uważam, że przy tej mojej wiedzy, o której mówiłem przed chwilą, że nie powinno się kardynałowi odbierać honorowego obywatelstwa. Ponieważ czyny, które mu się zarzuca, nie są aż tak strasznie bulwersujące, jak to się ubiera w internecie w większą całość. No tak, ale samo molestowanie już jest bulwersujące. Molestowanie homoseksualne, też nie wiem, co to znaczy, bo ja wiem, że bulwersujące. Oczywiście, że bulwersujące, żeby było jasne. Bulwersujące. Tylko, że nie każdy czyn bulwersujący zasługuje. No, kara powinna być, że tak powiem, adekwatna do czynu. Wielu ludzi, którzy są patronami ulic, w Polsce też, wielu ludzi, których postacie stoją na pomnikach, mieli bardzo poszlakowany życiorys. Przepraszam, Józef Piłsudski. Józef Piłsudski, naczelnik państwa, bohater polskiej niepodległości, prawda? Twórca czy współtwórca polskiej niepodległości, pierwszy naczelnik państwa, bohater Bitwy Warszawskiej, prawda? Ale z drugiej strony ma krew na rękach polskiego żołnierza. Zrobił zamach stanu. Zamach stanu, gdzie zginęło 200 kilkudziesięciu żołnierzy polskich w tym zamachu i 100 kilkudziesięciu cywili. Ale przepraszam, ale to jest dla mnie ważne. To jest dla mnie ważne. Józefa Piłsudskiego mamy ulicę, mamy plac. We Wrocławiu jest wiele w Polsce takich obiektów, prawda? I są pomniki. Natomiast mimo, że ma też i ciemną stronę swojego charakteru. Tak, molestowanie seksualne jest ciemną stroną charakteru. Wydaje się udowodnioną przez Komisję Watykańską ciemną stroną charakteru kardynała Gulbinowicza. Ale nie wszystkie ciemne strony do końca całkowicie człowieka degradują. Widzę Piłsudski. W związku z czym uważam, że kardynał Gulbinowicz nie dostał honorowego obywatelstwa za całokształt, za swoją życiową postawę, tylko dostał za bohaterskie czyny, których dokonywał i dokonał w stanie wojennym. Tych bohaterskich czynów nie sądzi pan, że jednak honorowy obywatel Wrocławia czy też innego miasta, województwa powinien mieć jednak nieposzlakowaną opinię, być to postać nieskazitelna? Powinien. Myślę, że Piłsudski jest w wielu miastach honorowym obywatelem. No tak, prosta odpowiedź. Ale mówimy cały czas jednak o kardynale. No dobrze, ale czy mamy inną miarę przykładać do kardynała, a inną do Piłsudskiego? Tak będzie pan próbował przekonać kolegów i koleżanki? Między innymi, ale również i mam jeszcze jeden argument ważny dla mnie, bardzo ważny dla mnie, to jest formalna strona. Mianowicie uchwała Rady Miejskiej o przyznawaniu honorowego obywatelstwa z 1993 roku, ile pamiętam, nie zawiera żadnej klauzuli o możliwości cofnięcia tego honorowego obywatelstwa. Ba, znam opinie prawne, które mówią, że takiej rzeczy nie wolno robić, nie można zrobić. Dlatego, bo to jest tytuł honorowy. Można komuś, jeżeli się komuś coś da fizycznie, jakąś rzecz, można ją odebrać, ale tytuł honorowego cofnąć nie można. Prawnie może być to niewykonalne? Prawnie może być to niewykonalne? Prawnie moim zdaniem jest to wątpliwe w każdym razie. Wątpliwe, bo ja nie jestem prawnikiem, ale znam opinie, które mówią, że takich rzeczy się czyli po prostu nie można zrobić. Organy wojewody po przyjęciu ewentualnie takiej uchwały. Ja akurat organom wojewody, czy organom Prawa i Sprawiedliwości niezbyt ufam, ale no lepsze to niż w ogóle nie przyjmowanie żadnej opinii do wiadomości.
Mm-hmm. A pan ma kontakt z kardynałem Gulbinowiczem? Nie, nie mam żadnego kontaktu już od kilku lat, więc to no, od kilku lat. Więc nie byłem na jego jubileuszach słynnych, mm-hmm. gdzie były tysiące ludzi, ale ja po prostu pamiętam go i miałem bardzo bliski z nim kontakt w latach 80., kiedy on. No bohatersko, młodzi ludzie to lekceważą, śmieją się z tego, uważają, że a co to za bohater, tam przetrzymał i tak mu nic nie groziło. Ja wiem doskonale, co mu groziło, jak mu groziło strasznie trudno przedstawić w kilku zdaniach to, jaka była atmosfera stanu wojennego, napięcie przed stanem wojennym, kiedy on musiał podjąć decyzję, że przechowa pieniądze i będzie z tych pieniędzy je wydawał, jakby oddawał nam na przecież, po co, to było od początku jasne, na pomoc poszkodowanym, ale i na działanie antyrządowe, podziemia politycznego, a może i częściowo zbrojnego. Bo tego czyli nie było, dla pana to jest bohater z ciemną stroną, ze skazą? Bohater ze skazą. Mhm. A pan będzie głosował przeciw takie odebraniu, czy wstrzyma się od głosu? Na pewno będę głosował przeciwko odebraniu tego tytułu z powodu wątpliwości, o których rozmawialiśmy. Dobra, to teraz zmiana tematu. Mhm. Panie radny, pan popiera strajki kobiet? Tak, absolutnie popieram. Co więcej, bardzo mi są bliskie i te pierwsze hasła, czyli kiedy państwo próbuje brutalnie odebrać prawa kobietom do decydowania o swoim, nie powiem o swoim ciele, bo to tak troszkę dla mnie wulgarnie brzmi, ale o sobie, prawda, o sobie. Natomiast, ale również i z tego powodu drugiego, do którego kobiety wraz z marszami doszły, do tego, że PiS nie nadaje się do rządzenia krajem i powinien odejść. A uczestniczył pan w jednym z takich marszów protestu we Wrocławiu? Ale tylko w samochodzie, bo mi żona nie pozwala, bo mówi, że jestem w takim wieku, że się zarażę. Tylko z tych powodów, bo ona też popiera. Miał pan samochód oklejony? Tak, tak. Znaczy, nie, oklejony za dużo powiedziane. Miałem flagę wystawioną przez okno z strajku kobiet, z błyskawicą. Czyli ze znakiem, jak to powiedział pan marszałek Terlecki. Symbolami faszystowskimi, nazistowskimi. Tak. Symbole faszystowskie. Tak. No to panie radny, a jaką energię w takim razie pan widzi w tym proteście w całym kraju? Cudownie, że kobiety wyszły. Cudownie, że wspierali ją również i mężczyźni. Częściowo je wspierali mężczyźni. Cudownie, że to młode pokolenie ma swoje 5 minut i będzie to je ukształtuje na, moim zdaniem, tych młodych ludzi ukształtuje to na lata, prawda? Więc ta energia jest fantastyczna, aczkolwiek no niestety od samego początku wydawało mi się i dalej mi się wydaje, że skutków bezpośrednich to nie odniesie żadnych. Dlaczego? Dlatego, bo nie znam sytuacji poza Majdanem ukraińskim sprzed, nie wiem, 10 lat z grubsza. Nie znam innej sytuacji w Europie, w której by ulica obaliła rząd. Państwo jest zbyt silne na to, żeby ulica obaliła rząd. Każde państwo jest zbyt silne, nawet jak jest bardzo słabe. Nawet Grecja, kiedy były ogromne demonstracje w Grecji, prawda, kiedy Grecja bankrutowała. A te skutki mogą być widoczne przy następnych wyborach za 3 lata, jeśli oczywiście nie będzie wcześniejszych? Ja myślę, że będą, po pierwsze, będą widoczne bezpośrednio te skutki, ale one będą widoczne na dużo dłuższą metę, prawda? Że ludzie poczuli, ci młodzi ludzie poczuli się obywatelami odpowiedzialnymi za państwo jakoś. Za siebie, a więc i za państwo, bo widzą, że być odpowiedzialnym za siebie nie wystarczy, ponieważ to jednak państwo decyduje o własnym losie, o moim własnym losie. W związku z czym poczuli się jak gdyby uczestnikami życia publicznego i odpowiedzialni za państwo. I bardzo wierzę w tych młodych ludzi, że Polska pod ich rządami będzie zupełnie inna, będzie naprawdę wolna, demokratyczna, że wolności obywatelskie będą na najwyższym poziomie, a nie takie zduszane i tłumione. To swego rodzaju takie przebudzenie?
społeczeństwa? To znakomite przebudzenie społeczeństwa, ale jego młodej części w szczególności. I to daje nadzieję większe, niż gdyby to były marsze staruszków w moim wieku czy podobnym. I tu stawiamy kropkę. Tyle Stanisław Huskowski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.